kolejnym odcinku serdecznie. Dzisiaj chciałem opowiedzieć trochę o diecie zgodnej z grupą krwi, czy coś takiego istnieje i co o tym sądzę. Oraz pokażę aktualną moją suplementację, aktualne suplementy, które używam. A więc zacznijmy od tematu pierwszego, dieta zgodna z grupą krwi, czy coś takiego istnieje. Niektórzy uważają, że istnieje, niektórzy, że nie. I teraz kto ma rację? Otóż prawda leży, jak to najczęściej bywa, w pośrodku. Są osoby, którym służy odżywianie się w danym stylu, używanie danych produktów, a są osoby, którym to po prostu nic nie daje. Otóż człowiek w toku ewolucji przyzwyczaił się do spożywania różnych produktów, w tym nabiału i produktów z mąki. Natomiast są pewne jednostki wśród nas, które źle tolerują inne, powiedzmy, rzeczy. I tu trzeba rozróżnić trzy takie grupy. Pierwsza to jest, powiedzmy, trzy takie podpunkty. Podpunkt pierwszy to by był dieta zgodna z grupą krwi, czyli powiedzmy dobieranie sobie produktów pod siebie. Rzecz druga to jest coś takiego jak nietolerancja pokarmowa. To jest taka sytuacja, gdzie dane produkty źle trawimy i po prostu nie za dobrze się po tym czujemy. I trzecia rzecz to jest alergia pokarmowa. To jest coś innego, jest to sytuacja, w której organizm zwalcza dane produkty, walczy z tymi produktami spożywczymi, zamiast je prawidłowo trawić i wchłaniać. No, mamy jeszcze coś takiego jak celiakia i nietolerancja glutenu, a to jest temat na inny zupełnie odcinek. Natomiast kto ma rację? Czy ta dieta zgodna z grupą krwi istnieje? Czy warto ją stosować, czy nie? Otóż trzeba sprawdzić to na sobie. Ja nie będę tu rozsądzał, kto ma rację. Uważam, że są osoby, które będą trawiły wszystko, łącznie z nabiałem, mąką, chlebem, mięsem i bez problemu sobie mogą to wszystko kontrolować, a będą osoby, które będą się źle czuły po danych produktach. Ja na przykład bardzo źle się czuję po wieprzowinie, totalnie mi nie służy, mam grupę krwi zero, znakomicie służy mi wołowina i zgodnie z tymi wszystkimi artykułami brokuły, warzywa, ryby, owoce morza i wołowina i to jest akurat u mnie to działa. Natomiast są osoby, to nie znaczy, że te produkty innym nie będą służyły bardzo dobrze, bo są osoby, którym powiedzmy dane produkty nie służą, ale też to zależy od wielu czynników. To może być przypadek, albo to może być zgodne z grupą krwi, zależy co w kto wierzy. Ale mówię, przede wszystkim trzeba obserwować swój organizm, jak reaguje i na tej podstawie wyciągać wnioski. Jak się źle po czymś czujemy, to po prostu nie jeść tego produktu. Jak są jakieś niestrawności po nabiale czy po innych produktach, to nie jeść tego. Po co w to siebie wpychać, dawać wtedy coś innego? Dużo mam wiadomości od was, że ktoś się źle czuje po białku serwatkowym, brzuch go boli, to po co pijecie? To wtedy nie pić po prostu, tylko naturalne białko po prostu z mięsa, z ryb i tak dalej. A jak komuś służy białko serwatkowe, to niech używa. Czyli mówię, trzeba sprawdzić na sobie wszystko i nie ufać żadnym artykułom, żadnym poradom, tylko po prostu zobaczyć, na co organizm dobrze reaguje i co dobrze wykorzystuje, co dobrze trawi. Bo jak ktoś na przykład zje jajecznicę i będzie mu zalegała w żołądku pół dnia, no to po co ma stosować to jako źródło białka? Byłoby to absolutnym bezsensem. Więc dieta zgodna z grupą krwi teoretycznie nie ma uzasadnienia, ponieważ na przestrzeni dziesięciu tysięcy lat czy więcej człowiek wykształcił po prostu mechanizmy niezbędne do odżywiania się wszystkim. Jesteśmy zdolni do spożywania mięsa, roślin, produktów przetworzonych, takich jak właśnie pieczywo, czy to żytnie, czy razowe, czy inne. Nabiał również, jesteśmy przystosowani do spożywania nabiału. I tutaj raczej nie skłaniałbym się do tego, że istnieje coś takiego jak dieta zgodna z grupą krwi, ponieważ podszedłbym do tego inaczej. Są produkty, które pewnym osobom nie służą, po prostu. Ale jeśli ktoś się dobrze czuje stosując dane produkty i uważa, że dieta zgodna z grupą krwi istnieje, to ja nie zamierzam polemizować z tym. Każdy wierzy w to, co chce i ma do tego pełne prawo i ja nie zamierzam nikomu mówić, że ktoś nie ma racji. Trzeba po prostu patrzeć, jak się po czym czujemy. Więc takie moje zdanie. Ja na przykład bardzo źle w tej chwili znoszę jajecznicę,
jakoś tak zalega mi w żołądku. Wcześniej jadłem codziennie jako źródło białka, nie było z tym problemu. Natomiast w chwili obecnej jak jajka jem tylko gotowane, bo jajecznica jakoś niespecjalnie na mnie działa. A najgorzej chyba nie służy mi wieprzowina. To jest naprawdę totalna lipa u mnie. No jest to też kiepskie źródło białka, co prawda pełnowartościowe białko, ale no nie jest to zbyt dobre jakościowo białko wieprzowe. Ale jak ktoś się dobrze czuje i komuś to nie przeszkadza, to od czasu do czasu w diecie, jak sobie to będzie jadł, to oczywiście nic się nie stanie. Jakaś chuda wieprzowina oczywiście, schab, coś takiego, ale to mówię, na mnie to za dobrze nie działa. No i teraz temat mamy drugi, suplementacja moja aktualna. Ktoś nam się pytał, czy ja robię masę, czy co robię. No będę próbował teraz, no już w zimę taką praktycznie za chwilę będziemy mieli, coś tej masy dołożyć. Tylko ja muszę to robić bardzo, bardzo powoli, bo jak wskoczę na zbyt dużą kaloryczność, mam po prostu taki organizm, że momentalnie mnie zalewa tłuszczem i muszę bardzo powoli to robić. Ten nadmiar kalorii musi pochodzić u mnie głównie z białek. Jak najwięcej białek, jak zaczynam dokładać z węglowodanów, zaczynam dokładać z tłuszczy, to generalnie oprócz mięśnia bardzo dużo idzie mi tłuszczu, zalewa. No ale to już jest coś takiego jak genetyka, pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. Są osoby, którym jest łatwiej pewne rzeczy robić, są osoby, którym jest trudniej. U mnie akurat dobrze się sprawdzają sporty wytrzymałościowe, bieganie, redukcja i tak dalej, ale na masie muszę bardzo uważać z kaloriami, bo jak mam za duży plus kaloryczny, za dużo kalorii, to no muszę to kontrolować bardzo starannie. Co tutaj mam ciekawego? Może zacznijmy od puszki największej. To jest białko serwatkowe Saiteka, izolat. Po treningu to stosuję siłowym, po prostu od razu w szatni czy w piwnicy jak jestem, od razu walę szejka sobie po prostu, do tego czasami banana, ale nie zawsze mam ochotę na banana, więc czasem piję samego szejka i po prostu potreningowo, bo normalnie nie stosuję białka, po treningu tylko piję, a tak w ciągu dnia wolę naturalne jedzenie. Tutaj w porcji jest akurat, zaraz wam powiem, 21 gram białka, tylko 0,6 g węglowodanów i 0,1 g tłuszczu. To jest bardzo mało, także bardzo fajny izolat ze Saiteka. Co tu mamy jeszcze ciekawego? Większa puszka, aminokwasy rozgałęzione AminoLast od Gaspari. Zarąbiste aminokwasy z tauryną. No powiem wam szczerze, że fajnego kopa daje, jest dobre paliwo na trening. Ta taurynka, naprawdę jest tu jej dużo. Chce się ćwiczyć naprawdę fajnie po tym. No i też świetny jest smak i świetna rozpuszczalność. To jest jedno z niewielu BCA, które naprawdę mam i rozpuszcza się znakomicie, smakuje naprawdę doskonale, nie ma żadnych grudek, więc coś takiego stosuję przed treningiem. Po prostu, żeby zabezpieczać sobie mięśnie, BCA bardzo dobrze zabezpieczają mięśnie, zwłaszcza jak ktoś kręci aeroby, czy długo dźwiga ciężary. Więc to są moje aminokwasy w tej chwili, AminoLast. Następna rzecz, witaminki z Fitness Authority, VitaCore, 120 kapsułek. No, jest tutaj dużo rzeczy, mikroelementy, witaminy, wszystko w jednym. Po prostu wiadomo, żeby dostarczyć wszystkiego, trzeba bardzo dużo warzyw jeść. Ja jem te warzywa, ale wiadomo, że witaminy są bardzo istotne w przypadku intensywnych ćwiczeń i czasami trzeba suplementem doganiać te zapotrzebowanie. Dalej ZMA, czyli cynk, magnez i witamina B6. Bardziej na uspokojenie, układ nerwowy, na lepszy sen. ZMA to jest to jeden z niewielu suplementów, który działa. Poza białkiem, BCA i witaminami, ZMA warto stosować przed snem, po ciężkim treningu, ułatwia zasypianie i regenerację. Także ZMA jak najbardziej. I ostatnia rzecz, którą stosuję aktualnie, to jest witamina D. Akurat mam w kroplach, w płynie DeviCap. Z tego względu, że no w takim okresie jesienno-zimowym bardzo mamy mało słońca w tej chwili, nie wiem czy to widać, już od 2 tygodni chyba jest pochmurno tutaj u mnie,
słońca totalnie nie widać i no, skóra wytwarza witaminę D w kontakcie ze światłem, ze słońcem i tej witaminy D może być bardzo mało w organizmie w okresie właśnie takim pochmurnym, jesienno-zimowym. Dlatego jedna kropelka Devicapu, powiedzmy sobie, daje dziennie i to zaspokaja zapotrzebowanie w tej chwili. Więc tak to u mnie wygląda. Podstawowe suplementy, bo jak wiadomo, suplementów mamy tysiące, ale niektóre działają, niektóre nie. Ja akurat używam tylko tych podstawowych, które działają, czyli białko, BCA, witaminy ZMA i witamina D. To jest wszystko, ale generalnie i tak najlepsze jest, pamiętajcie, naturalne jedzenie, białko, kurczak, ryby i na tym trzeba się bazować. Najbezpieczniejsza rzecz to jest zawsze białko z warzywami. Kurczak z warzywami i tak dalej, do tego jakieś niewielkie porcje węglowodanów, ryż brązowy i tak dalej. Ostatnio nawet często jem brokuła na surowo. Nawet bardziej mi smakuje niż gotowany. Ten gotowany już jest taki trochę bez smaku, a surowym można się tak fajnie nawet najeść między posiłkami. No i już nie wspomnę o tym ogromie witamin, które tam są. To by było na dzisiaj na tyle. Jak macie jakieś pytania, piszcie pod filmem. Zapraszam też na mój profil facebookowy. Tam możecie pisać do mnie wiadomości, zadawać pytania, znaleźć inne też ciekawe rzeczy. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze nie subskrybujesz. Standardowo pozdro 600V i do zobaczenia w następnych odcinkach.